Witam Pani, ogólnie mam taki temat, mnie to śmieszy, co trolle odjebali tę ciotę, że niby lutem kupiec mnie, jak to pobił mnie i ja uciekam za nim, czy inaczej. Po pierwsze mieszkam z wieżą, to trochę nie tak Pani, a Wy się dajecie nabrać, że to jest prawda, że lutem kupiec ten ciota, mało lat, mnie popił. Po pierwsze by gęby nie pokazał. A widzicie? Znowu trochę was kręcał. Jakby mnie widział, to mu bym wpierdolił jak ciotę. By się kurwa nauczył. Spierdalać by się nauczył. Jak się żyje kurwa. A nie pierdol jak ciota, jak ich rodzice są ciotami, to on też musi. Śmiać mi się chce, jak się dowiedziałem o tym, czy to jest prawda, że lutem kupiec cię dorwał. Wiecie? Ze śmiechu bym pęknął. A wy fajnie się dajecie wkręcać znowu. Po pierwsze ja mieszkam w Zgierzu. Ten ciota nie za, a te co w Zgierzu nie mamy. To jak ma mnie kurwa dorwać, jak nie zna adresu w Zgierzu? Oficjalnego kurwa. Trzeba być zjebem jak wy, żeby to słuchać. Takie gówniane pierdolenie, oszepanie, jak się mówi. Po pierwsze powinien złapać, znaleźć adres w Zgierzu i tam mnie najebać. Ale jest błąd. Z tego powodu, że jego najebę jak psa. Cały zjazd jest ustawiony, żeby mu wpierdolić. I łódź też. No, takie pierdolenie o oszupenie. Kurwa, śmiać mi się chce. Ten lutem kupiec, ten gnój jebany. Skurwysyn jak jego matka, albo ojciec. Po pierwsze, niech znacie. A kto nam adres w zjeżu, to pogadamy, a nie tak pierdol jak ciota. Bo on jest ciotą jak chuj. Jak jesteście ciotami, to sorry. To spierdalacie do niego. Będz.